Moim i Państwa gościem jest dziś posłanka Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Stachowiak-Różerska, przewodnicząca Komisji Edukacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Świetny wynik we Wrocławiu, pani poseł. Gratulacje. A czy jest pani przyzwyczajona już do tego, albo przyzwyczaja się pani z myślą, że mimo że zrobiła pani lepszy wynik, to wynik Prawa i Sprawiedliwości nie był na tyle dobry, żeby jednak większość osiągnąć? I przyzwyczaja się pani do myśli, że będzie pani posłanką opozycji? Nie jest kwestia przyzwyczajenia się do myśli, tylko taki urok tej pracy i tego zajęcia, które przed laty wybrałam. I tak wygląda właśnie, tak wyglądają zasady demokracji, wyborów, wyborców. Tyle, no zobaczymy, co to będzie. Rzeczywiście istnieje duże prawdopodobieństwo, że będę zasiadać w ławach opozycji, ale poczekajmy jeszcze. Ale nie daje, czyli nie daje pani kredytu zaufania premierowi Morawieckiemu, który, no, z tego, co mówili mi jego współpracownicy, jest zdeterminowany, by jednak tę większość... Ale zbudować. Ja bardzo mu kibicuję i trzymam kciuki, żeby rzeczywiście się to powiodło. Natomiast oczywiście, no, myślę, że to już nie czas na to, żeby cały czas zaklinać rzeczywistość. Mamy sytuację taką, że liczę, że prezydent zdecyduje się na to, żeby to Mateusz Morawiecki jednak jako pierwszy podjął się misji tworzenia rządu. Jeśli nie, no to wszystko wskazuje na to, jeśli mu się to nie powiedzie, że kolejnym, który tę misję otrzyma, będzie Donald Tusk. I zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście trzymam kciuki za premiera Mateusza Morawieckiego. Był to najlepszy premier moim zdaniem ostatnich lat w Polsce po prostu i dobrze by było, gdyby mógł kontynuować misję i utworzyć rząd. Ostatnich 8 lat był lepszy niż premier Beata Szydło? Znaczy, jeśli weźmiemy pod uwagę, z jakimi kryzysami się jego rząd mierzył i jak sobie z nimi poradził, to naprawdę można spokojnie powiedzieć, że dał radę i tyle. Natomiast no, zobaczymy, co będzie. No, nie przychodzę tutaj, nie będę rozmawiać z panem i z widzami, zaklinając rzeczywistość. Fakty są takie, jakie są. Nie mamy większości. Potrzebny jest koalicjant. Czy te rozmowy się powiodą, czy nie? Zobaczymy. No, dajmy jeszcze sobie trochę na to czasu. Zdecyduje prezydent, ile tego czasu na utworzenie rządu. Sebastian Kaleta, poseł Prawa i Sprawiedliwości Suwerennej Polski, mówił wczoraj w Wirtualnej Polsce w Sejmie, że na obecnych zasadach premier Morawiecki nie jest w stanie zbudować większości. Dzisiaj nie mamy możliwości sformułowania samodzielnego rządu. Pani też mówi o tym, żeby nie zaklinać jednak rzeczywistości. Dlaczego zatem pan prezydent, no, nie skróci tej politycznej agonii Prawa i Sprawiedliwości, nie powierzy funkcji szefa rządu, czy też misji stworzenia rządu Donaldowi Tuskowi? Ale... Panie redaktorze, no dlaczego ma to robić? To znaczy, żyjemy trochę już w takich medialnych opowieściach i wnioskach. Proszę zwrócić na to uwagę, jednak popatrzmy na fakty. Fakt jest taki, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory. No, w takim sensie, że jest najliczniejszym ugrupowaniem i dla mnie jest oczywistością, jak mówi klasyk, że jednak to Prawo i Sprawiedliwość, Mateusz Morawiecki powinien jako pierwszy podjąć próbę utworzenia koalicji. Ale to nie ja wiem, że dla niego upokarzające, panie redaktorze, jeśli to się nie uda? No nie, no bez takich emocji. W polityce nie trzeba takie emocje odłożyć na bok. Tu nie ma co mówić o upokorzeniach czy jakichś innych, prawda, sprawach. No to są po prostu twarde polityczne fakty i taki właśnie fakt jest, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Oczywiście żyjemy w takich już medialnych wnioskach, gdzie, prawda, nawet dotychczasowi liderzy opozycji głośno, zwłaszcza PSL, ogłosił, że żadnej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. No i to obserwujemy. No ale tak naprawdę, no, uważam, że trzeba sobie dać czas. Sprawdźmy to. Jeśli się okaże, że faktycznie nie jesteśmy w stanie utworzyć tej większości rządowej, no to oczywiście piłka będzie po stronie opozycji. Tyle. Jest czas. Kadencja Sejmu jeszcze trwa. Naprawdę jest dobrym zwyczajem i tradycją, żebyśmy sobie w tych takich właśnie kuluarach spokojnie to przedyskutowali, szanowni państwo. Zresztą zwróćcie uwagę, że po stronie opozycji ta mozaika ugrupowań, no rzeczywiście w wielu sprawach się różni. Pozwoliłem sobie i te dyskusje już się toczą również w mediach, więc niech oni też mają trochę czasu, żeby się dotrzeć. Właśnie paradoksalnie to przedłużanie przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, ten czas, jaki dostaje opozycja, może jej pomóc paradoksalnie w takim spokojnym ułożeniu tej rządowej układanki. Pani poseł, bo 11 listopada mamy za tydzień, po 11 listopada, czyli 13, prezydent ma zwołać posiedzenie nowego Sejmu. Czy państwo już macie plany na Święto Niepodległości, na 11 listopada? No ja myślę, że spędzę 11 listopada jak zwykle, no, w takim, prawda, takim dniu, gdzie poświęcamy uwagę Polsce, bohaterom naszej niepodległości. A to w Warszawie? Bo ja się zastanawiam, zobaczymy, że to będzie takie... No.
też święto zorganizowane przez władzę wespół z prezydentem, być może, gdzie państwo no, zjedziecie, przyjedziecie do Warszawy, zamanifestujecie tę jedność, no, zwłaszcza w obliczu faktu, że najprawdopodobniej będziecie musieli władzę oddać. Czy takie duże uroczystości są planowane? Czy nie ma o tym rozmów na razie? Nie, nie, nic jeszcze na ten temat nie słyszałam, nie planowaliśmy. Ja po prostu przejrzę zaproszenia, jakie otrzymałam i zdecyduję się na udział w jakiejś uroczystości. Sądzę, że wrocławskiej. Borys Budka mówi tak. Szef Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Prawo i Sprawiedliwość nie ma ani jednego dodatkowego głosu po stronie opozycji. To my odbieramy sygnały od polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy bardzo chętnie zdradziliby swój obóz. A z kolei tygodnik Wprost, Joanna Miziołek, cytuje jednego z polityka PiS-u, który miał powiedzieć: stracimy kilku posłów na rzecz PSL-u. Najistotniejsze, żebyśmy po transferach mieli w klubie przynajmniej 184 parlamentarzystów, aby móc zdecydować o wecie prezydenta. Czy pani poseł, nie powinniśmy zatem rozmawiać o tym, jak zatrzymać w klubie PiS-u posłów Prawa i Sprawiedliwości, zamiast mówić o tym, czy Mateuszowi Morawieckiemu uda się zbudować większość? Myślę, że wszystko ma swoją kolejność. Po pierwsze, jeszcze raz powtarzam, ufam, że jednak próba premierowi Mateuszowi Morawieckiemu się powiedzieć, że on otrzyma jako pierwszy. Dobrze, dobrze. Natomiast krok drugi to pytanie o utrzymanie tego stanu posiadania. Mhm. Oczywiście no, polityka rządzi się swoimi prawami, ale jestem przekonana, że jednak ten nasz klub przetrwa ten trudny czas. Jesteśmy i doświadczeni, i odpowiedzialni. I naprawdę myślę, że powstrzymamy emocje i frustrację i damy radę być rzeczywiście bardzo konstruktywną, twardą opozycją. A ufa pani tym politykom, którzy nie należą do Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście dostali się do Sejmu z list PiS-u, no ale jednak no, z tym środowiskiem związani są od niedawna relatywnie. Ma pani do nich zaufanie? Panie redaktorze, to nie jest kwestia, czy ja ufam, czy nie. No to oni podjęli decyzję. Właśnie, to jest kwestia zaufania też w polityce, prawda? To oni podjęli decyzję o tym, żeby kandydować i startować z naszych list. I to wyborcy zaufali, że rzeczywiście podzielają poglądy środowiska Prawa i Sprawiedliwości. I to wyborcy będą ich w pierwszej kolejności rozliczać. Ale o tym, kto też kandyduje z list Prawa i Sprawiedliwości, decyduje w ostateczności partyjna centrala, sam prezes Jarosław Kaczyński, a są wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości. Za chwilę pokażemy wypowiedź Krzysztofa Ardanowskiego, którzy twierdzą, że te listy zostały no, w nieodpowiedni sposób skonstruowane, że one były słabsze niż mogły być, no i że część ludzi na nich znajdujących się nie pracowali dostatecznie. Pani się z tym zgadza? No wie pan co, to ja bym tak nie podejmowała się po pierwsze oceny tego, dlaczego zdobyliśmy 194 mandaty, a nie 230 na antenie. Proszę mi wybaczyć. Oczywiście trzeba przeanalizować, gdzie zostały popełnione błędy, bo zostały, skoro jednak tych wyborów nie wygraliśmy całkowicie. No ale jak mówię, nie będę tego robić na antenie. To jednak jest coś, co musimy przerobić i przepracować we własnym gronie. No i myślę, że wiele rzeczy się na to złożyło. Ja bym akurat nie stawiała na pierwszym miejscu tego, jak wyglądały i pracowały listy. A co by pani postawiła na pierwszym miejscu? Ja stawiam na pierwszym miejscu coś, co ja nazywam emocjami u wyborców, czyli w mojej ocenie to, z czym sobie nie poradziliśmy, nie tylko w kampanii wyborczej, ale w ogóle przez te ostatnie lata, to z takimi emocjami, które zdecydowały, że wielu, zwłaszcza młodych ludzi, nie głosowało na PiS, bo to ciągle było coś, czego w swoich środowiskach by się wstydzili. Nawet zdając sobie sprawę, że wiele rzeczy Prawu i Sprawiedliwości się udało, to jednak te emocje i taki hejt 8 gwiazdek powodował, że to niedobrze to i nie pani, w dobrym tonie głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Młodzi ludzie nie oddali głosu na Prawo i Sprawiedliwości dlatego, że byli hejterami tej partii, że to jest tylko i wyłączny powód? Nie, mówię tylko, że w dużej mierze zdecydowały emocje, wizerunek. Bo ja znam, prawda, wielu kulturalnych ludzi, którzy na Prawo i Sprawiedliwość, młodych ludzi, nie głosowali i nie afiszowali się z hasłami wulgarnymi. Tylko po prostu no, państwa propozycja się, delikatnie rzecz ujmując, tym ludziom nie spodobała. Nie, chciałabym być dobrze zrozumiana. Ja nie twierdzę, że młodzi ludzie używali haseł wulgarnych, czy prawda, ich się z nimi identyfikowali. Zupełnie to mam na myśli. One po prostu były częścią tej kampanii, były częścią ostatnich lat. Mówię tylko, że to nie były hasła skierowane tylko przeciwko
Prawu i Sprawiedliwości, że to ja miałam mieć dyskomfort, prawda, jak widzę 8 gwiazdek, ale również wyborcy Prawa i Sprawiedliwości mieli taki dyskomfort odczuwać. Jednym słowem, no emocje. Ciągle taki problem z wizerunkiem i ciągle problem w wielu środowiskach z przyznawaniem się, że się wspiera i popiera to Prawo pani i Sprawiedliwość. Zdaniem, to jest nieuczciwa pani, i mimo, że wielu rzeczy, ocena, wiele że... rzeczy zrobiliśmy, to jednak nie udało nam się z taką opowieścią, z takim jasnym komunikatem dotrzeć do wielu wyborców. A wymieniłaby pani rzeczy, które udało się państwu zrobić dla młodych ludzi, którzy ci młodzi ludzie powinni docenić? Oczywiście, no, wiele rzeczy zrobiliśmy. Wszystkie programy, wszystkie programy społeczne, kwestie zatrudnienia, nie śmieciówki, tylko umowy o pracę, wzrost wynagrodzenia, ta stabilna sytuacja na rynku pracy. Przypomnę, sytuacja związana z bezrobociem, 5%, najniższe w Europie. Kwestia kredytu 2%, podatek, ale przecież brak podatku sytuacja, do 26 roku życia. Sytuacja mieszkaniowa. Oczywiście, że wiele obszary, rzeczy się, wiele rzeczy się udało zrobić. Oczywiście, że są skierowane do młodych ludzi. Ani żadna władza wcześniej, ale też Prawo i Sprawiedliwość, które rządziło od prawie dekady, nie potrafiło sobie z tym poradzić, bo dzietność spada, mieszkań z roku na rok brakuje, one są coraz droższe. Kredyt 2% wszedł zaledwie w życie kilka miesięcy temu, właściwie kilkanaście tygodni temu. Wcześniej o tym się nie mówiło, a i tak to nie załatwia sprawy, bo jest to napychanie pieniędzmi kieszeni deweloperów, co zresztą proponuje również Koalicja Obywatelska, licytując się z państwem. Tych fundamentalnych spraw, o których młodzi ludzie mówili, i państwu się nie udało załatwić. Znaczy, pan teraz zacytował kilka tematów, o których pan uważa, że są fundamentalne. Oczywiście, że są ważne, ale ja powtórzę jeszcze raz. Są także inne fundamentalne. Kwestia rynku pracy, powtórzę. Kwestia tego, czy młodzi ludzie pracują na śmieciówkach, czy na umowę o pracę. Ale przecież pracują na kwestia śmieciówkach. Wynagrodzeń. Ja znam ludzi młodych, którzy pracują wynagrodzeń, na śmieciówkach. Kwestia wynagrodzeń i tego, pieniądze. Że ta średnia i najniższa krajowa wzrasta, że kwestia pracy za godzinę wzrosła. No tyle rzeczy zrobiliśmy, to wszystko się udało, ale nie twierdzę, że wszystko. Oczywiście, że nie. Jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. Oczywiście, że kwestie polityki mieszkaniowej dalej są ogromnym wyzwaniem, ale w tym miejscu przypomnę tylko, że faktycznie Prawo i Sprawiedliwość podejmowało próbę, żeby tą sytuację zmieniać. Kwestia kredytu dwuprocentowego. Pan to krytykuje. Myślę, że dla wielu jest jednak jakaś szansa na mieszkanie. No ja to krytykuję, bo ja obserwuję, ale, jak się zmieniają ceny mieszkań, pani powiedzieć. Ale ja tylko przypomnę w tym miejscu, że w ogóle polityka mieszkaniowa to jest sprawa, za którą odpowiadają samorządy. Prawda? I teraz jest kwestia, nie, być może... Nie, za to odpowiada państwo, pani poseł. Nie, za to jest to zapisane w Konstytucji. No ale polityka mieszkaniowa to jest zadanie gminy i proszę w sytuacji, w której moglibyśmy rozmawiać na przykład o mieszkaniach komunalnych, czy o mieszkaniach socjalnych, czy o TBS-ach, to jest zadanie gminy i tutaj jest potrzebna współpraca i poszukanie rozwiązania. Czyli państwo nie poczuwacie się do odpowiedzialności za sytuację mieszkaniową. Ale oczywiście, że się poczuwam. Znaczy ja powiedziałam, że się nie poczułam. Powiedziałam, że jest to jedno z tych wyzwań, które ciągle przed nami. No i oczywiście trzeba nad tym pracować i obojętnie kto będzie to robił, jakie będzie miał propozycje, będziemy krytyczni, ale dobre propozycje będziemy wspierać. A pani ocenia kampanię Prawa i Sprawiedliwości jako dobrą, skuteczną i efektywną? No, mam takie uczucie, że była skuteczna, jednak 194 mandaty po 8 latach, rządzenia, no to się chyba w ostatnim 30-leciu nikomu nie udało. W tym sensie to sukces. Za mało, żeby podjąć samodzielne rządy. Jak mówię, trzeba to przepracować i tyle. I się zastanowić, czy to tylko kampania, czy może coś jeszcze. Tyle. Trzeba wyciągnąć z tego wnioski. To skoro cel został osiągnięty, to skąd dymisja sekretarza generalnego Prawa i Sprawiedliwości? Skąd zmiana szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości? Skąd pierwsze odwołania pełnomocników okręgowych? Czy to jest efekt tego poniesionego zwycięstwa? No, dlaczego pan Krzysztof Sobolewski zrezygnował z funkcji sekretarza, to proszę jego zapytać, bo to była jego rezygnacja, nie dymisja, jak pan podaje. No i oczywiście, jak mówię, trzeba przepracować pewne sprawy i będziemy to robić i tyle. No, to nie jest coś, co ja będę analizować w programie z panem. Proszę się nie gniewać, ale jednak w pierwszej kolejności musimy to zrobić we własnych szeregach. Posłuchajmy Jana Krzysztofa Ardanowskiego, tak, o którym wspominałem. Bo on jednak stara się pewne rzeczy przeanalizować, również przed kamerami, w rozmowie z dziennikarzami. Po to się walczy, żeby w systemie parlamentarno-gabinetowym, żeby uzyskać większość pozwalającą na rządzenie. To się nie udało i raczej wszystko na to wskazuje, że przynajmniej
na początku to jest niemożliwe. Dlatego ustalenie, jakie były przyczyny, ale nie tylko technicznych spraw związanych z konstrukcją list wyborczych, ona w wielu okręgach pozostawiała wiele do życzenia, również fakt, że część osób o dużej popularności, samorządowców w szczególności, nie kandydowała, jakby czy asekurując się, czy nie zostali odpowiednio zmotywowani do tego, a na pewno ilość głosów oddawana choćby na radnych wojewódzkich, którzy są porównywalni w sensie popularności na mniejszych okręgach, oczywiście są porównywani z posłami. To mogło również wpłynąć na wynik końcowy. Ta analiza przyczyn porażki, no czy też poniesionego zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości trwała oczywiście dłużej. Jan Krzysztof Ardanowski zauważył też to, że Prawo i Sprawiedliwość na ścianie wschodniej albo wśród rolników, wśród mieszkańców wsi straciło znaczną część głosów. Czy pani się z tym głosem zgadza? Powtarzam jeszcze raz. Oczywiście, gdybyśmy nie popełnili błędów, to nie byłoby tej rozmowy, dlaczego nie możemy z łatwością stworzyć rządu i nie mamy większości. Więc oczywiście, że tak, ale powtórzę jeszcze raz. Jednak ja, jeśli pan pozwoli, uważam, że w pierwszej kolejności musimy to przedyskutować we własnym gronie, przedyskutować rzeczywiście być może kwestie kształtu list. Ja tego nie śledziłam. Dobrze. W całej Polsce, jeśli chodzi o mój okręg, uważam, że była dobra. Trzeba przedyskutować prowadzenie kampanii, trzeba przedyskutować to, jak rozmawialiśmy z wyborcami wcześniej, wyciągnąć wnioski. Konkretny przykład, bo wiem, że politycy Prawa i Sprawiedliwości są choćby niezadowoleni z faktu, że Łukasz Mejza kandydował z list PiS, pani Elżbieta Płonka, która nie dostała się tym razem do Sejmu, powiedziała w rozmowie ze mną, że sposób działania pana Mejzy był bezwzględny, jego plakatami było obwieszone całe województwo, plakaty innych kandydatów, w tym moje, były zrywane. Pani Płonka, też inni politycy Prawa i Sprawiedliwości z okręgu lubuskiego mówili, że pretensje możemy mieć sami do siebie, trzeba uderzyć się we własne piersi, bo zrobiliśmy sobie niepotrzebne problemy. Bo pani była wczoraj w Sejmie, kiedy Łukasz Mejza odbierał zaświadczenie o wyborze posła, to pani biła brawo, jak pani koleżanki z partii? Muszę powiedzieć, że byłam w Sejmie w momencie, w którym zbliżało się, prawda, moja część udziału w tej uroczystości, ale co do Łukasza Mejzy powiem krótko i tak, że no, rozumiem kontrowersje, rozumiem, że dziennikarze, prawda, tropili, śledzili sprawy z nim związane przed kampanią i w trakcie kampanii, jednak nie przypominam sobie, żeby Łukasz Mejza kandydował z list Prawa i Sprawiedliwości jako osoba z zarzutami bądź skazana. Oczywiście szanując państwa pracę, jednak mamy do czynienia z pewnymi medialnymi doniesieniami. To jest jedna rzecz. A kiedy pan mówi o emocjach, proszę pozwolić mi powiedzieć, kiedy pan mówi o emocjach, prawda, towarzyszących wydawaniu wczoraj zaświadczeń temu, kto komu bił brawo, to ja jestem ciekawa, bo też tego nie śledziłam, czy na przykład panu posłowi, który został zatrzymany tuż przed kampanią na tym, że pod wpływem alkoholu poruszał się na rowerze i powoływał się na to, że jest posłem i przedstawiał policjantom legitymację poselską, czy jego wyborowi zaświadczenia również towarzyszyły brawa, czy nie? No panie redaktorze. Pod wpływem alkoholu na rowerze, a zastanawiam się, czy warto to porównywać do sytuacji, kiedy człowiek próbował przekonać rodziców śmiertelnie chorych dzieci do niesprawdzonych, nieautoryzowanych terapii gdzieś za granicą za wielkie, wielkie pieniądze. Teraz ten człowiek dostaje się do Sejmu, jest krytykowany przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Proszę zauważyć, panie że ja się do sprawy Łukasza Mejzy nie odnosiłem, bardzo, tylko ja tego cytałem nie polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ja tylko zwracam uwagę, że no, państwa uwaga, dziennikarzy skupia się na Łukaszu Mejzie. Tak, to jest oczywiście naturalna rzecz, ale zwracam uwagę też na inną. Pan mówi, że to jest nieporównywalne. No tak, gdyby ten pan poseł rozmawiał o niewygodnych rzeczach, to się kieruje uwagę na posłów opozycji. Gdyby ten pan poseł, prawda, na tym rowerze wpadł komuś pod koła na ulicy, to przepraszam, co? Rowerze i... Ale ja się wypowiedziałam o Łukaszu Mejzie, zresztą nie pierwszy raz w pańskim programie. Pani poseł, to jeśli o alkoholu możemy mówić, to ja się mogę pani zapytać, czy pani się podoba to, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Świączkowski kupuje wódkę o 14:10 w trakcie pracy. No, możemy oczywiście, tak się przerzucać. Że mi się nie podoba. No właśnie, to pani jest usatysfakcjonowana tym, że taki człowiek z ramienia Prawa i Sprawiedliwości jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego? Z ramienia Prawa i Sprawiedliwości nie ma sędziów. Ale jest związany z Prawem i Sprawiedliwością, pani poseł. Z ramienia Prawa i Sprawiedliwości nie ma sędziów. Sędziowie w Polsce są niezawiśli. Dobrze, to pani poseł, posłuchajmy też innych polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo wczoraj dużo w Sejmie się działo. Politycy PiS-u, którzy nie wiem, czy rozmawiali właśnie z dziennikarką TVN24, ale zobaczmy tę sytuację.
będzie większość na kolejną kadencję? Czy będzie większość na kolejną kadencję dla Zjednoczonej... Słyszę. Czy będzie większość? Nadal nic nie słyszę. Zadaje pani tendencyjne pytania, jak zawsze. Co w tym tendencyjnego? No to już pani wie najlepiej. Ale może przyjść taka pora, że będziecie może rozmawiać jednak z nami. Wiemy serdecznie, dziękujemy. Się nie zmieni, tak? Będzie większość, czy nie? Kogo? Pani się podoba zachowanie kolegów z Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do dziennikarki, która no, zdaje się spokojne, normalne pytanie zadała? Pan co, no nie wiem, jaki był kontekst i otoczenie kontekst tego... Kontekst taki, że podeszła dziennikarka, zapytała się, panie czy redaktorze, będzie większość. Ja naprawdę nie mam problemu, żeby odpowiadać na pańskie pytania, tylko proszę mi pozwolić pani odpowiadać. Mówi, nie wie pani, no, jaki był kontekst. No, no nie wiem, bo była pani uroczystość, był koncert w tym czasie i widziałam również inne nagrania w internecie, gdzie dziennikarze chcieli rozmawiać w trakcie tej uroczystości z posłami, którzy odpowiadali, że nie teraz, bo właśnie trwa koncert. No, ministrowie no, Wąsik, różnie. Zna Seli, pan nie pracę, wyglądali, jakby słuchali koncertu. Zna pan pracę sejmową i wie pan, że to bywa różnie i te rozmowy z dziennikarzami na korytarzach też są różne i czasami naprawdę... Ale przecież pani ja mam takie widziała, doświadczenia, że ci politycy ja mam takie doświadczenia, że na przykład prosiłam dziennikarkę... Pytam jako posłanki, jako kobiety. Prosiłam dziennikarkę, żeby pozwoliła, że dojdę do miejsca, w którym odłożę torebkę i zaraz będę do jej dyspozycji. Tymczasem jej zależało, żeby nagranie było pani, takie, że ci politycy że tego nie powiedzieli. Nie pan minister odpowiedzi. Selling pił z dziennikarki, nadstawiał ucha i się pytał i mówił, że nic nie słyszy. Chcę powiedzieć, że bywa różnie, jeśli chodzi o tą pracę sejmową i współpracę zarówno dziennikarzy w Sejmie, jak i polityków. Ja tyle mam do powiedzenia, jeśli chodzi o ten kontekst. Dziennikarki, nawet życzliwe Prawo i Sprawiedliwości, widziałem w mediach społecznych, krytykowały jeśli zachowanie chodzi, tych panów, więc chciałem zapytać o szczerą opinię. Jeśli chodzi o ten pani kontekst, rzeczywiście widząc to, co widzę, nie znam szerszego kontekstu, to też mam uczucie i wrażenie, że taki styl prowadzenia rozmowy z dziennikarką był niepotrzebny. Szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Marcin Mastalerek, nowy szef gabinetu prezydenta, mówi, że Jarosław Kaczyński powinien odejść na polityczną emeryturę. Zgadza się pani z Marcinem nie Mastalerkiem? A ceni pani jego jako polityka, jako analityka też polityki, Marcina Mastalerka? No nie jest ani politykiem, ani analitykiem. No można jest powiedzieć, że związany wiele można lat z powiedzieć, PiS-em. Wiele lat temu był związany z Prawem i Sprawiedliwością. Oczywiście, że tak. Wtedy był politykiem, miał długą przerwę. Można powiedzieć, że przez te lata był takim obserwatorem i komentatorem. No mogę się z nim zgadzać, bądź nie w wielu komentarzach. Dziś do polityki wraca, prawda? Przy prezydencie rzeczywiście można powiedzieć, stało, że za chwilę będzie znowu politykiem. No trudno mi powiedzieć. No zobaczymy, jak jego praca będzie wyglądała, na ile będzie prezydenta wspierał, jakie będą konsekwencje jego pracy u prezydenta. Wtedy podejmę się oceny. Na razie jeszcze nie ma co ocenić. Mhm. A pani współpracowała na jakimś etapie z Marcinem Mastalerkiem, na przykład przy kampaniach wyborczych PiS-u? Ja się z nim spotkałam przy pierwszej kampanii prezydenta Andrzeja Dudy, ale o współpracy trudno powiedzieć, bo zajmowaliśmy się zupełnie różnymi obszarami. Wtedy miałam przyjemność poznać pana Marcina Mastalerka. A to prawda, że miała pani wtedy zostać szefową sztabu wyborczego Andrzeja Dudy? Nie. Nie? Nie było takiej sytuacji? Nie. Byłam szefową programową, jeśli dobrze pamiętam. Rady programowej. A nie było tak, że pani miała być szefową sztabu i poszła o pewien spot wyborczy z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, w którym miał być zacytowany prezydent świętej pamięci, prezydent profesor Lech Kaczyński. Pani się ten spot nie spodobał, no i za to decyzja była taka, że no, pani tą szefową sztabu nie zostanie, że zostanie nią Beata Szydło. I że Marcin Mastalerek miał w tym swój udział. Była taka historia? Jakieś strasznie historyczne rzeczy pan odtwarza, czy próbuje odtworzyć, bo raczej są obok prawdziwych faktów, które wtedy czyli miały miejsce. Czyli to jest nieprawdziwa historia. Jeszcze raz powtórzę. Szanowni Państwo, panie redaktorze, dostałam propozycję w tamtej kampanii bycia przewodniczącą Rady Programowej kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy. Czyli i tej historia, misji którą się podjęła. Przytoczyłem, nie miała miejsca? Nie. Rozumiem. Ostatnia kwestia. Pani jest szefową Komisji Edukacji. Jak pani myśli, kto będzie nowym ministrem edukacji? Czy to będzie Lewica, ktoś z Lewicy, czy to będzie ktoś z Koalicji Obywatelskiej? Czy widziałaby pani kogoś? No właśnie, panie redaktorze, nie wiadomo. No nic nie wiadomo jeszcze na razie. Gdyby rzeczywiście ta mozaikowa dzisiaj koalicja, no bo przypomnę, że to jest 10 czy 12 partii,
miała przyjąć rządy, no to jest wiele pytań, które ja też chętnie zadaję. Jestem ciekawa, więc trudno powiedzieć, komu przypadnie w tej Agnieszka chwili. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk by była dobrą ministrą? Komu przypadnie w tej chwili to ministerstwo? Zobaczymy. Będę się podejmować ocen i komentarzy, jak już będziemy wiedzieli, co i jak. To i ten temat będzie podejmowany w kolejnej części Poranka Wirtualnej Polski. Pani poseł, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.